www.radiownet.pl. Media. Dzisiaj pierwszy liceum imieniu Juliusza Słowackiego, no to automatycznie chciał gdzie studiować? W Krakowie czy w Lwowie? W Lwowie, który był stolicą Galicji, tam gdzie gubernator, tam gdzie kwitło życie, tam gdzie faktycznie toczyła się nauka. Każdy chciał studiować na UJK, no UJK też, no ale na pierwszym miejscu był jednak Uniwersytet Lwowski. A poza tym rodziny, lwowsko-przemysły to była norma, tradycje, to była norma, na większe zakupy jeździło się przecież w momencie, kiedy powstała kolej lwowsko-wiedeńska do Lwowa, no nie do Krakowa, 86 km, a prawie 300, to jest różnica. No i jeszcze całkiem współczesne pytanie do nauczyciela historii z Przemyśla, ostatnie warszawskie zdarzenie, tak, te nagrane taśmy, potem to, co się działo, co dzieje się w polskiej polityce, pan to na pewno obserwuje, co pan o tym sądzi? Znaczy na pewno trudno jest wyrobić sobie jeszcze dystans po to, żeby rozmawiać z młodzieżą o takich rzeczach. Czas pokaże, natomiast na pewno młodzież sama potrafi wysnuć pewne analogie. Nawet przed zakończeniem roku, kiedyś dyscyplina nie ukrywała, szkole jest już późniejsza, czasy można faktycznie usiąść i po sobie pogadoszyć, a niekoniecznie jakoś tam spięte programy zajęć się realizować.